Witam Was w Lany Poniedziałek, siema i tak dalej, jako że Lany Poniedziałek to ja wyleję kilka słów do Ciebie, Patryku, będę się zwracał wprost, nie jako do osoby trzeciej, bo wymaga tego kultura i dobre wychowanie, żeby zwracać się wprost. Znaczy, ja wiem, że Ty masz mnie za idiotę, za osobę, któremu mózg wyżarł koks, i tak dalej, ale myślę, że postaram się to jakoś zrobić tak, żeby dotrzeć do waszego, powiedzmy, wyższego ilorazu inteligencji, moją prostą gadką koksa. Spoko, pasuje mi to, nie mam nic do tego, mogą mnie ludzie mieć za idiotę, ale taki idiota jak ja znajdzie zawsze swoich idiotów, którzy go zrozumieją. Od czego zacznę? Od czego zacznę? Przede wszystkim zacznę od tego, że zgadzam się z tym, co robisz. Zawsze też popierałem niszczenie hipokryzji, czyli ludzi, którzy zarabiają na kłamaniu ludzi z czymś, co robią, niekoniecznie na tym, czy są naturalni, czy nie, ogólnie kłamaniu ludzi. Nie lubię kłamstwa, nie lubię oszukiwania ludzi. Ty obrałeś drogę pokazywania nienaturalności ludzi, którzy zarabiają na tym, że są naturalni i w porządku. Natomiast zagalopowałeś się w tym wszystkim. Zagalopowałeś się, nie wziąłeś pod uwagę niektórych aspektów, że ludzie startujący w niektórych federacjach i tak dalej, czy zarabiający na tym, ale nie przyznający się wprost, niezapytani, ciężko ich nazwać kłamcami, oni po prostu nie mogą tego powiedzieć. Tak czy siak rozumiem Twój zamysł, bo sam jestem z ludzi, którzy otwarcie o tym mówią i nigdy się nie kryli z tym, że biorą, bo jakim musiałbym być hipokrytą, wmawiając ludziom, że gość, który na szczycie formy ma 55 w łapie, a tyle miałem, jedzie na sucho. No jest to naprawdę, musiałbym być mega, mega dobrym aktorem, a i tak by nikt w to nie uwierzył. Poniosło Cię również z wjazdem na mnie, kiedy mówiłem o koksach, o tym, co biorę. Nie poczekałeś na następne materiały, a mieliśmy w planach zrobić właśnie to również o skutkach ubocznych, dlatego specjalnie dla Ciebie zrobiliśmy temat o skutkach ubocznych oraz jak sobie radzić już dla osób, które się, że tak powiem, wjebały w sterydy. No bo co, dla mnie sterydy powinny być dla sportowców, dla zawodników, dla zawodowców. I tyle, no ale jeżeli już ktoś rano, to niech pozna te skutki uboczne i tą ciemną stronę, tak naprawdę. Dlatego teraz, jak będę omawiał jakiś swój cykl i tak dalej, zawsze gdzieś wtrącę, jakie wiążą się z tym, specjalnie dla Ciebie i dla ludzi, jakie wiążą się z tym wszystkim późniejsze problemy, ewentualnie skutki uboczne. Co tam jeszcze? Odnośnie z tego, no... Żebyś teraz tego źle nie odebrał. Dla mnie nie jesteś sportowcem. Sportowiec to jest ktoś, kto zarabia na swojej karierze sportowej, czyli startuje. Dla mnie jesteś osobą, i to naprawdę się nie masz co obrażać. Dla mnie jesteś osobą, która dba o swoje ciało, estetyką swojego ciała promuje naturalną kulturystykę, zachęca klientów do korzystania z Twoich porad i Twoich treningów. Jak najbardziej to rozumiem. Natomiast powinieneś tą swoją grupę rottweilerów internetowych, które szczekają bardzo głośno w internecie, a tak naprawdę są takimi malutkimi chihuahua, po prostu czasami ogarnąć, bo poziom, jaki oni prezentują, pomimo na to, że ja mam bardzo niski poziom tam inteligencji, jestem po prostu durnym z rozjebanym mózgiem od koksu, to oni są jeszcze poniżej mnie. No wystarczy spojrzeć na mój kanał, na komentarze, gdzie tłumaczę gościowi, że jedyne wyniki, jakie interpretowałem, jakie mam chyba z dwóch czy trzech lekarzy znajomych, którzy czasami mi zerkną na wyniki i powiedzą, co jak robić, żeby po prostu naprawić wyniki, a ktoś tam sugeruje, że taki lekarz powinien zostać poddany pod sąd i komisję etyki lekarskiej, no, gdzie że niby przykłada rękę do całego precedensu tam, powiedzmy, zażywania sterydów przeze mnie, że układa mi cykl, no totalna głupota, już mu tam ludzie tłumaczyli, ale zupełnie nic to też nie dało. Jest ich tam więcej i gdziekolwiek nie wejdę potem na takie osoby, które naprawdę, do których nie dociera, piszą takie głupoty, ale takie głupoty. Ludzie mi sugerowali, że to jesteś ty. No nie wydaje mi się, żebyś to był ty. Ty jesteś raczej osobą, która potrafi się wypowiedzieć, a z wypowiedzi tych osób wnioskuję, że to no, nie mogłeś być ty, bo to pisały no, jakieś typowe durnie bez szkoły.
Dlatego ci mówię, uspokój te swoje chihuahua, ewentualnie nadzoruj, co oni piszą, bo gdziekolwiek wejdę potem na taką osobę, ma subskrypcjach właśnie Patryka 2703, chcąc nie chcąc zaniżają poziom przykładowo tam twojej grupy, twojej sekty, że tak to nazwę. No zaniżają ten poziom, no naprawdę ośmieszają się, w wielu przypadkach bardzo się ośmieszają. Jeżeli nie pasuje to, że ja biorę, przecież ja ich nie zachęcam do brania, no można oglądać, z ciekawości, zwłaszcza, że teraz nagrywam dużo treningów, a nie mówię o sterydach, gdzie wprowadzam jakieś poprawne techniki, nowe, jakieś nowinki w treningu, zawsze można sobie oglądać. Niekoniecznie można swoje mądrości wylewać, które i tak okazują się raz, że brakiem zrozumienia i dwa, że totalnym kurwa brakiem inteligencji się okazują, gdzie ludzie biorą na serio to, że ja faktycznie się spuszczam nad tym, żeby mieć brzuch. Nie, ja nie jestem sylwetkowcem, ja mam w dupie ten brzuch, po prostu robię sobie jaja, że nie pokażę brzucha, bo odsłonię sześciopak. Oczywiście, że tak nie będzie, bo znam swoje żywienie, po prostu nakręcam sobie bekę z tego wszystkiego i widzę, że faktycznie ludzie traktują to poważnie i przeważnie to są ludzie właśnie z subskrypcją twojego kanału. Nie wiem, czy subskrybują, bo cię wielbią, czy subskrybują, żeby po prostu pokręcić sobie bekę, bo coraz więcej ludzi niestety, ale kręci bekę z ciebie przez to, co robisz, bo tak jak mówię, zagalopowałeś się. No. Teraz kończąc ten temat, powtórzę jeszcze raz, nie masz się na mnie co obrażać, nie, myślę, że nie pojechałem ci w żaden sposób, powiedzmy, że szanowałem to, co robiłeś, bo teraz, tak jak powiedziałem, zagalopowałeś się. Oczywiście masz świetną sylwetkę, ja sam trenuję dopiero lat 13, 14 rok leci 14 rok, nie spuszczałem się nigdy nad sylwetką, powiedzmy, kulturystyczną, ale gdybym chciał, mam dobry gen do kulturystyki, o wiele lepszy niż do sportów siłowych. Może to wykorzystam za jakiś czas. Zobaczymy. Może coś z tego jeszcze fajnego się ukręci. I wracając do ciebie. Owszem, świetna sylwetka. Brawo, rób tak dalej. Promuj naturalną kulturystykę. Promuj zdrowy sport, o ile sam jesteś naturalem. Bo nie ukrywam, że ostatnia akcja, kiedy zaproponowano ci badania, a ty odmówiłeś tych badań, wymawiając się, że to wszystko chcą hejterzy, no to przecież według tego, co mówisz, powinieneś zamknąć mordę hejterom i zrobić te badania, udowodnić, że jesteś naturalny, a w ten sposób straciłeś, myślę, sporo fanów, którzy teraz nie biorą cię za poważnie, a hejterzy mają kolejne pole do popisu. Także tyle z mojej strony. Jeszcze dzisiaj co? Dzisiaj sobie zrobię ten brzuch, pokażę ten brzuch, żeby już skończyć całą tą farsę, że ja strasznie dbam o brzuch. Pokażę ten mój wielki bęben. Za chwilkę pójdę sobie na salkę. Coś tam pomacham i przy okazji pokażę bęben. Także Patryk, jeszcze raz. Nie masz się co wkurwiać. To były słowa prawdy. Przede wszystkim uspokój te swoje jorki internetowe, bo tylko się ośmieszają. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, poczytaj sobie komentarze, bo to naprawdę fajnie się pośmiać. Już sam sobie kręcę bekę z nich, mówiąc, że ładuję sterydy do dupy czopkami czy dożylnie, a goście to biorą na poważnie. Więc jeżeli chcesz uniknąć takiego kręcenia beki właśnie z twoich wyznawców, to ogarnij ich tam, bo pewnie macie jakąś swoją prywatną grupę. Jeżeli ja sam się nie odzywałem nigdy w twoim temacie, a zabrałem już teraz głos, no to coś musi być na rzeczy. No. Pozdrawiam cię, Patryk, trenuj dalej. Ja też idę trenować. To teraz dla tych wszystkich, którzy wierzą w to, że ja się spuszczam nad brzuchem, wpierdalając codziennie McDonalda, pokażę wam ten brzuch i zakończmy te spekulacje. Nigdy się nad nim spuszczałem i nie mam zamiaru go robić, także koniec tej beki. Tak wygląda mój brzuch teraz. Zrzuciłem trochę z tego pasa. Nie mam go już takiego. Nawet jeszcze gdzieś tam może jakaś kostka wyjdzie. Także tyle i do następnego odcinka. Hejtery!